handlowca, w tej symbolice chleba jest ta symbolika solidarności, współpracy między ludźmi. Pokazuje ten chleb, jak ważna jest współpraca, bo tu nikt w pojedynkę nic nie osiągnie. A kiedy potrafimy być dla siebie bratem, kiedy potrafimy ze sobą współpracować, możemy osiągać wielkie rzeczy. I w tych dzisiejszych czasach, kiedy często dyskusja jest o różnych bardzo praktycznych sprawach, rolnictwo jest tą częścią naszej działalności, tą częścią gospodarki, która ma podstawowe znaczenie dla egzystencji narodu. I w Polsce bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili być nowocześni, żebyśmy potrafili wykorzystać cały ten potencjał, bo są już dzisiaj inne trochę czasy. Kiedyś mówiono, że trzeba bardzo dużo produkować. Dzisiaj bardzo trudno jest sprzedać, kiedy jest nadprodukcja, kiedy jest za dużo produkcji. I potrzebne są tu z jednej strony działania, aby dobrze wykorzystać ten potencjał, bo dzisiaj można mówić z pewnym smutkiem, że cena zboża jest zbyt niska. Ale dla odmiany cena tych produktów przetworzonych, produktów zwierzęcych, jest znacznie lepsza. Udało nam się ostatnio otworzyć rynki zagraniczne i to też daje szansę na to, żeby ta produkcja była opłacalna. Bo można zadać takie proste pytanie, czy lepiej, żeby ta produkcja przetworzona była droższa, czy lepiej, żeby było tak jak parę lat temu, kiedy ceny zboża były może i bardzo wysokie, ale ceny na żywiec wieprzowy, na produkcję przetworzoną były na bardzo niskim poziomie. Bardzo ważne jest, abyśmy potrafili tą gospodarkę szeroko prowadzić, ale też, żebyśmy uszanowali rolników, bo wspomniał tu ksiądz biskup o sprawie KRUS-u. Niektórzy nawet tak sobie pozwolili dość bezczelnie napisać, że mają taki pomysł na ostateczne rozwiązanie kwestii KRUS. To budzi takie bardzo ponure skojarzenia, ale też pokazuje taki brak szacunku między różnymi środowiskami, między ludźmi. Bo jeżeli rolnicy mają dobrze, to i przemysł ma komu sprzedać, i ludzie są radośniejsi, bo mają lepszą żywność, bardziej zdrową. I dzisiaj potrzebne są takie nowe pomysły, bo mówiąc obrazowo, czas przejść na zieloną stronę mocy. Powiem coś zaskakującego, ale w tej scenerii jest to chyba bardzo uprawnione. Nieco ponad 100 lat temu bardzo dużo produkcji rolnej przeznaczano na wytwarzanie energii. No nie takie biopaliwa jak dzisiaj, ale właśnie pasza dla wierzchowców to i kawaleria, i zwierzaki pociągowe, ale to jest też takie nawiązanie do tego, że dzisiaj niezależność energetyczną bardziej możemy budować na naszych zasobach, a nie rozglądając się tam gdzieś daleko po świecie i płacąc wygórowane ceny za gaz czy za ropę, po to, by tylko gdzieś tam ten produkty kupić. Może często więcej energii możemy wyprodukować w kraju, jeżeli potrafimy dobrze zagospodarować zasoby. I na zakończenie, jeszcze z wielkim uszanowaniem dla tej aktywności rolników, dla aktywności strażaków, bo często